Witajcie kochani, z tej strony Luti. Ponownie po 4 miesiącach nagrywam dla was kolejny tutorial. Tym razem tutorial pod tytułem Jak opróżnić kosz na komputerze. Po pierwsze, jak widać, tu mamy kosz. Tak, to jest kosz. I żeby opróżnić ten kosz, to w tym koszu coś musi być. Więc to będzie taki trochę dwa w jednym tutorial, albo nie, to będzie tylko jeden tutorial. Sekunda. No, na przykład chcemy coś usunąć sobie, znaczy nie, inaczej. Mamy ten kosz i chcemy go opróżnić, no ale oczywiście, żeby go opróżnić, to musi być coś w nim. No, jakiś plik czy cokolwiek, więc uznajmy, że już jest zapełniony ten kosz. Zapełniony kosz wygląda tak. Tak zmienia swoją postać po prostu. Ten obrazek się zmienia, że jest zapełniony. Wtedy wiemy, że ten kosz jest zapełniony. I że aby opróżnić taki kosz, bo na przykład taki kosz może nas bardzo wkurzać, nie wiem. Nie podoba nam się zapełniony kosz na naszym pulpicie, albo no, chcemy zwolnić miejsce z dysku, no to trzeba coś usunąć z tego kosza, nie może to po prostu tam leżeć. Więc chyba już pokazywałem wam w tutorialu jednym, jak naciskać przyciski na myszce, więc trzeba nadusić prawy przycisk myszy na właśnie tutaj na nasz kosz, który jest zapełniony. I otwiera nam się taki biały kwadracik, prostokąt, jak to woli. Z różnymi opcjami. Otwórz, opróżnij kosz, bla 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 bla. Nas interesuje drugi przycisk od góry, czyli pod otworzeniem kosza. Oczywiście można otworzyć ten kosz, żeby zobaczyć, co w tym koszu w ogóle jest, żeby sobie przypomnieć, co wyrzuciliśmy. No to oczywiście śmieci. Więc klikamy tym prawym. Oczywiście tu jak najedziemy na kosz, to pisze, że zawiera usunięte pliki, foldery. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy ten przycisk tu przy tym obrazku. Opróżnij kosz. Jak to zrobimy? Wyskoczy nam kolejny prostokąt z informacją. Usuń folder. I zapyta nas to, czy na pewno chcemy usunąć ten folder. Ale na przykład w przypadku, gdzie mamy więcej rzeczy w tym koszu, zaraz wam chyba pokażę. Sekunda. O, na przykład dwa foldery, jeden plik jakiś, nie wiem, dokument tekstowy. Opróżnimy. To wyskoczy nam mniejszy kwadracik z zapytaniem, czy chcemy usunąć te elementy. I wtedy mamy do wyboru dwie opcje. Jeżeli nie chcemy usuwać, no to klikamy nie. Jeżeli chcemy, no to klikamy tak. A jeżeli nie wiemy, jak to się stało, no to wyłączamy po prostu to okienko i nic nie zaznaczamy. To jest takie alternatywne nie. Czyli można po prostu nie usuwać, nie opróżniać kosza. Dwa sposoby, a opróżnić można tylko w jeden. Więc klikamy tak, jak widać. Nasz kosz tutaj się zmienił, jest teraz pusty. Możemy go otworzyć sobie. Oczywiście pisze, że jest pusty. Teraz wróćmy do tego poprzedniego stanu, że opróżniamy kosz i wyskakuje nam taki duży kwadracik. No i on po prostu tutaj pokazuje, czy na pewno chcemy usunąć tą daną rzecz. Jest tu opisane, co to za rzecz, kiedy została utworzona, gdzie jest jego oryginalna lokalizacja. No i tak samo mamy. Możemy usunąć, potwierdzając tak. Możemy nie potwierdzić, czyli wtedy nie usuwamy, no albo wyłączyć. Zaprezentuję teraz, że klikam nie. To się nie opróżnia. Dalej, jak widać, jest tutaj ten folder. Można go zawsze wziąć, wyciągnąć i wtedy się nie usunie. Jeżeli go nie chciałem tak naprawdę usunąć, jeżeli trafi tu przez przypadek. No i opróżniamy. I to będzie właśnie to. Dziękuję za uwagę. Nagram w przyszłości następny tutorial. Widzę, że mało osób mnie subskrybuje, a dużo ogląda, więc
prosiłbym o subskrypcję kanału, lajkowanie, oczywiście komentowanie. Dziękuję i do następnego.